Cześć wszystkim, dawno nie było projektu Denko i się rozbierało. Zbierało się więcej niż zwykle, ale postaram się szybko mówić, co się tutaj znalazło, także zapraszam. Trochę się uzbierało, będę wyciągać tak jak leci. Jedyne co, to w międzyczasie będę odkładać na bok puste opakowania po woskach z Yankee Candles, bo trochę się ich uzbierało i zrobię po prostu oddzielny film, żeby tutaj już nie przedłużać, bo i tak tu trochę będzie, myślę, gadaniny. Ale postaram się szybko. Pierwsze co na wierzchu jest to Neutrogena Visibly Clear Rapid Clear Treatment, czyli ten taki żelik na wypryski, o którym Wam opowiadałam ostatnio w ulubieńcach, także z racji tego, że film był w zeszłym tygodniu, to nie będę się powtarzać. Jeśli jesteście ciekawi w mojej opinii na temat tego produktu, to link do ulubieńców macie na dole. Także to jest raz. Dwa. Coś, co dostałam w Glossy Boxie, do czego byłam troszeczkę sceptycznie nastawiona, a potem zmieniłam zdanie. Anatomicals Puffy the Eye Bag Slayer, tak się nazywa. Czyli to są takie płatki pod oczy, które mają nam zredukować cienie, zasinienia, wyeliminować opuchliznę, obrzęk, wzbogacić tutaj skórę właśnie tymi wszystkimi nawilżającymi składnikami, które mają. No i podobno stosowane regularnie zapobiegają pojawianiu się zmarszczek takich, wiecie, wiekowych pod oczami. Płatki dostałam, tak jak już wspomniałam, w Glossy Boxie dostałam dwa takie zestawy, zużyłam jeden. I one są na takiej tacuszce, co jest dużym minusem, dlatego że ta paczuszka jest wypełniona substancją, podejrzewam, że to jest coś a la substancja kolagenowa i z tymi wszystkimi innymi rzeczami. No i problem jest taki, że ta tacuszka plastikowa jest tylko, że tak powiem, tacuszką, tak? Nie ma tu żadnego zamknięcia. Więc jak to wszystko tu w tej paczce pływało i ją otworzyłam, nie zauważyłam, że to pływa, nie przyszło mi to do głowy. I po prostu wyciągnęłam tą tacuszkę, co się okazało, wylałam wszystko na siebie. Aleluja, tak potrafię robić takie rzeczy i jestem czasem niezdarą wielką. Więc wylałam wszystko na siebie, na krzesło, a płatki zostały przyklejone w środku do opakowania i musiałam je jakoś stamtąd wytargać. I jednocześnie próbować ich nie rozerwać. Na szczęście mi się to udało. To są takie galaretki. Bardzo przyjemne uczucie na oczach. Trzyma się je pół godziny. Bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Lekko chłodzące, ale nie tak, jakbyście sobie lód położyły. I takie kojące uczucie było. Zredukowały troszeczkę obrzęk pod moimi oczami. Co do cieni, dużej różnicy nie zauważyłam, ale moje cienie są straszne. I wiem, że przy moich cieniach nigdy nic po jednym użyciu mi nie pomoże, więc musiałabym stosować je bardzo regularnie, żeby na ten temat się wypowiedzieć, ale takie kojące uczucie i właśnie zredukowanie tego obrzęku, takiego, wiecie, worków, w tym się sprawdziły świetnie i sprawiły, żeby użyłam po całym dniu siedzenia przy komputerze po pracy. I sprawiły, że poczułam naprawdę dużą ulgę, jeśli chodzi o moje oczy. Dalej, Tresemme lakier do włosów, wersja numer 4, w sensie siła numer 4, Extra Hold. To jest seria Salon Finish. Bardzo lubię te lakiery, dlatego że utrzymują włosy bardzo dobrze, a zarazem nie robią z nich takiego sztucznego hełmu. Nie wyglądają one na posklejane, możemy je jeszcze palcami przeczesać. I one się będą trzymać w tym samym miejscu, a nie będą wyglądały tak, jakby miały właśnie tonę lakieru na sobie. Wystarczy go używać trochę na co dzień i on sobie radzi świetnie. Wiadomo, jak wymyślimy jakąś fryzurę, no to zawsze używamy troszeczkę więcej i też sobie z tym świetnie radzi. Nie zauważam jakiegoś dziwnego, nie wiem, wspaniałego, fantastycznego zapachu, ale jeśli chodzi o działanie, To są moje ulubione lakiery, zawsze do nich wracam i tak naprawdę już od ponad roku nie kupuję innych, a jeśli mi się zdarzy jakaś miniaturka, to szybko ją wykańczam i tak wracam do tej firmy. Po prostu kupuję różne wersje, są bardzo fajne. Dalej, L'Oreal woda micelarna z serii Skin Perfection, ta 3 w 1.
Ulubieniec ponad wszystko, wiecie o tym, bo w każdym tenku pokazuję, marudziłam o tym w wielu ulubieńcach, w ulubieńcach roku, no i co chwila tak naprawdę. I powróciłam ponownie, a po czym to się zaraz dowiecie, bo już widzę, że się powoli zaczynam dokopywać. Także cały czas to u mnie stoi, cały czas kupuję kolejne opakowania, bo moja skóra bardzo je lubi. Mimo, że to jest do skóry delikatnej, bo w sumie nie ma innej wersji tej wody micelarnej, tylko jest do skóry wrażliwej. Moja nie jest wrażliwa, ale nie ma problemów żadnych z tą wodą micelarną. Zmywa makijaż kompletnie, skóra nie podrażnia mi się, nie robi mi się czerwona, nie robi mi się żadne wypryski, nic mi się nie dzieje. Po prostu zmywam makijaż, dziękuję, do widzenia. Także super, tym bardziej, że często można je kupić w promocji 2 za 5 funtów, więc dlaczego nie? Jak wszystko jest z nimi w porządku. Wydajność jest średnia, ale za taką cenę nie będę marudzić. Wyjmuję woski. Bomby z Lasza, pudełka, czy papierki tylko, co prawda. Bombardino, to jest żółta kulka z oczkami, uśmieszkiem. Jaki to był zapach? Wanilia z czymś. Średni, szału nie robi, ale skórę tak czy tak pozostawiała ta bomba bardzo przyjemną. Następnie była wersja świąteczna Snowman, dosłownie z bałwanek zrobiony. Wanilia też z czymś, bardzo świąteczny. Zapach, nie mogę tutaj wyczuć. Fantastyczny zapach w każdym razie to jest. Zużyłam tych snowmanów sporo, ale zostawiłam tylko jeden papierek, bo to za intensywnie pachniało mi już w łazience. I po prostu naprawdę można było poczuć trochę ducha świąt. Śmiesznie to zabrzmi, ale można było. Woda jak zwykle przyjemna, skóra fantastyczna po bombach z Lasza. No i zapach bardzo, bardzo fajny. Także snowmana polecam. Teraz mi swędzi nosek. Snowmana polecam. Dalej Nivea Daily Essentials Refreshing Facial Wash Gel, czyli żel do mycia buzi. Bardzo go lubiłam swego czasu, to jest w wersji dla skóry normalnej i mieszanej. Bardzo go swego czasu lubiłam, polecałam, opowiadałam o nim w ulubieńcach, ale w momencie, kiedy zaczęłam zbliżać się do końca opakowania, moja skóra już do mnie krzyczała, przestań tego używać. Jest niezwykle wydajny, starczył mi na wieki i moja skóra miała go po pewnym czasie dosyć. Nie wiem, czy dlatego, że on jest przeładowany witaminą E, czy może jest inny powód. W każdym bądź razie nie zrobił mi nic złego, ale czułam, że musiałam jednak buzię myć częściej, bo tak jakby nie pozbywał się całej, wiecie, warstwy sebum i całych innych zanieczyszczeń, więc mam wrażenie, że po prostu im dłużej go używałam, tym mniej na mnie działał. Także średnio polecam. Dalej nie wiem, czemu to tu jest. Kason Scarex, żel do mycia rąk, który stoi u mnie na zlewie zawsze. Aloe Vera. Bardzo fajne żele, bakteriobójcze. Fajnie pachną, długo się utrzymują, zapach utrzymuje na rękach. Są tanie, bo raptem chyba funt czy dwa funty kosztują, starczają na bardzo długo. I to tyle. Nie wiem, czemu to tu jest. Pewnie się pomyliłam. Vichy. Woda termalna, tudzież micelarna. Bo są obie wersje napisane na opakowaniu. Dla skóry wrażliwej i też dla oczu wrażliwych. Oczyszcza, zmywa makijaż i łagodzi skórę. Ma bardzo fajny zapach, to tylko mogę o nim powiedzieć. Co dalej? Zmywa każdy makijaż, to też się zgodzę. Z kilkoma, czasem jak robiłam sobie, wiecie, kilka warstw maskary, to z tym miał troszeczkę problem, ale to można mu wybaczyć. Natomiast moja skóra się z tym produktem nie lubiła. Może też dlatego, że używałam po całej masakrze z wodą micelarną La Roche-Posay, ale mimo wszystko ten Vichy zostawiał takie uczucie na buzi, jakbym... zmyłam makijaż, czułam przez chwilę, że mam skórę czystą, było to uczucie świeżości. Ale wystarczy, że coś tam innego zrobiłam w łazience, czy dosłownie przeszłam się wokół łazienki, żeby coś innego sięgnąć. I moja skóra zaczynała się na buzi robić kompletnie tłusta. I to było tak paskudne uczucie, że potem kilka razy myłam buzię, bo tego się nie mogłam pozbyć.
Także to jest duży minus, nie kupię więcej, papa Vichy, nie wypadł totalnie, jeśli chodzi o mnie. Dalej, powiem, że dziewczyny też pokazują, jeśli mieszkacie w Anglii, kupuję płatki kosmetyczne, przestałam kupować w Asdzie, dlatego że otworzyli mi Morrisona pod domem i nie muszę już zamawiać Asdy do domu. Tylko mogę po prostu iść do sklepu i robić zakupy. Funt kosztuje 100 wacików z Morrisona, bardzo miluśkie w dotyku. I właśnie je cały czas kupuję. Moja ostatnia nowość, o której też mówiłam w ulubieńcach i o której też dogłębniej Wam opowiem w filmie nowym na temat mojej pielęgnacji włosów, bo też o taki film prosiliście. John Frieda Frizzies, seria właśnie Frizzies, i to jest odżywka w sprayu, którą się na włosach zostawia i to jest do użytku codziennego. Ja nie używam codziennie, aczkolwiek na początku używałam pierwsze dwie butelki, używałam kompletnie codziennie, teraz używam po każdym myciu i ewentualnie co drugi dzień, jak pomiędzy myciem włosów. Ma bardzo śmieszny zapach. Dlaczego śmieszny? Dlatego, że to nie jest ani przyjemny zapach, ani nieprzyjemny. Świeży, trochę taki mokry zapach, po prostu zapach mokrych włosów po fajnym szamponie. Tak to mogę tylko określić. Działa. Działa świetnie, bo włosy przestały mi się plątać. Teraz mam strasznie wygmerane, dlatego że właśnie się o nie opierałam, były między moimi plecami a krzesłem. W każdym razie włosy są wygładzone, rzadziej się plączą, mają jeszcze więcej blasku. Także cud, miód, malinka. Kupuję ostatnio po prostu opakowanie za opakowaniem. Dalej, żel pod prysznic Dove. Cały czas ostatnio używam tej serii Go Fresh, dlatego jest tutaj tylko jeden, bo inaczej po prostu cała torba byłaby pełna samymi żelami i nic więcej bym wam w tym dęku nie pokazała. Seria Go Fresh o najróżniejszych zapachach. Tu jest akurat śliwka i sakura. Bardzo przyjemnie pachnie. Bardzo orzeźwiająco. I dlaczego ostatnio używam tylko tych żeli? Dlatego, że są nawilżające. A moja skóra ostatnio ciała się trochę przestała lubić z wodą tutaj i jak używam jakiegokolwiek innego żelu, to po prostu łuszczyła mi się przy każdym dotyku, na ubraniach miałam wszędzie swoją skórę, w sensie na skórek. Także wróciłam do Dove, seria Go Fresh, coś super dla mnie. Moje kochane maleństwo, z którym nie chciałam się rozstawać i żal mi je jest widzieć w dęku, Essence Get Big Lashes Volume Curl. Tak, Volume Curl. Maskara przefantastyczna. Ja wiem, że jak robiłam test na żywo wieki temu tej maskary, to że miałam do niej mieszane uczucia, natomiast krótko po tym teście po prostu zaczęłam ją kochać, uwielbiać. Ona ma taką olbrzymią szczotę i jest to najwspanialsza maskara, jaką w życiu miałam do teraz tak naprawdę. I wiem, że ciężko ją dostać, wiem, że wiele z Was mówi, że ona jest już wycofana, ale jak będę w Polsce, to zarzuciłam sobie misję, że poszukam, może jednak gdzieś się jeszcze znajdę, a jak nie, to chcę wypróbować tą nową Essence Get Big Lashes 3 w 1, która jest podobno następcą właśnie tej Volume Curl. Także to jest po prostu najwspanialsza maskara na świecie według mnie. 10 zł, no hello. Jest winowajca. La Roche-Posay, woda micelarna. Nie, nie, nie. I jeszcze raz nie. Kompletny niewypał. Wysypało mnie po tym, tak jakbym dostała trądziku. Dosłownie. Ja nigdy trądziku nie miałam, nie mam cery trądzikowej. Owszem, wyskoczy mi coś gdzieś raz na jakiś czas, tak jak każdemu, ale no z reguły nie mam problemu. Zresztą mówię to przy wielu okazjach. Zresztą widzieliście mnie bez makijażu, czy we vlogach, czy przy okazji testów na żywo. No, nie mam takich problemów ze skórą odpukać i mam nadzieję, że tak zostanie. W każdym razie to wysypało mnie tak tutaj. Jeszcze mam nadzieję, że w kamerze będzie widać. Jeszcze tutaj i tutaj mam jeszcze ślady lekko zaróżowione, się nie mogę tego pozbyć już chyba 2-3 miesiące. Ale właśnie tu poliki, żuchwa i pod żuchwą byłam kompletnie wysypana. I to nie były takie sobie po prostu wypryski, to mnie bolało nawet jak mówiłam. Każdy ruch tu skóry to po prostu była katorga. Także pierwszy i ostatni raz, nigdy więcej nie dotknę żadnego produktu z La Roche-Posay. No nie. Kolejne po wacikach opakowania. Zmywasz do paznokci Q-Tex, wzmacniający żel, zmywacz.
do paznokci z prowitaminą B5 i proteinami. Bardzo przyjemnie zmywa makijaż, nie zauważyłam różnicy w moich paznokciach, także na pewno się do tego nie przyczynia. Natomiast zmywa wszystko, brokaty, niebrokaty, metaliczne, matowe, nawet ja używam zawsze bazy, używam potem dwie lub trzy warstwy koloru i na to Sesvit, jeśli chodzi o top coat. Radzi sobie ze wszystkim bez problemu, potrafi jednym wacikiem zmyć 5-6 paznokci. Także jest naprawdę spoko i jest bardzo wydajny i kosztuje mało. Dalej, to jest takie nie do końca denko, to zostawię na koniec. A tu jeszcze po wacikach z Azdy, które też były bardzo fajne i też kosztowały funta, tylko że za 200, nie za 100 sztuk. Coś tu jeszcze jest z Lasha. Father Christmas, czyli ojciec mróz, dziadek mróz, powiedziałam ojciec, dziadek mróz, dosłownie była kulka czerwono-biała, czapka Mikołaja, wiecie, brwi, oczy, wąsy, broda, wszystko. Śmiesznie pachniał, nie byłam fanem tej bomby, skóra była jakaś taka trochę dziwna i w ogóle woda była taka dziwna, więc to mi jakoś nie przypadło do gustu. I tu mam jeszcze Snowman, no to już o Snowmanie mówiłam. Jeszcze jeden Carex do mycia rąk, tym razem o zapachu morskim. Widzę, że moja druga połówka się chce przyczynić do denka i wrzucił nie do śmietnika, tylko do mnie Adidasa 3 w 1 After Sport. Bardzo przyjemny zapach, bardzo fajny męski żel pod prysznic. No, nie wiem co tu robi. Jedziemy dalej. Tu już trochę dojeżdżamy do starych produktów. Dawno naprawdę nie robiłam denka. Chusteczki do demakijażu i w ogóle do oczyszczania skóry. L'Oreal Skin Perfection, czyli z tej samej serii co woda micelarna. Były spoko, ale nie robiły jakiegoś wielkiego szału. Radziły sobie z praktycznie wszystkim, ale nie. Na podróż tak, ale nie do codziennego stosowania. Standardowo w każdym denku pokazuję Wam Sure, czyli Rexona, Clear Aqua Crystal, kulka, antyperspirant, moja ulubiona, jedyna, która na mnie działa, więc jej się trzymam. Correctors Collection, kiedy niegdyś Collection 2000, teraz po prostu Collection, w pędzelku. Robiłam test na żywo, więc Wam podlinkuję. Bardzo fajny korektor, cały czas używam, kupiłam kolejne opakowanie. Kolejne też, co Wam pokazuję w każdym denku, Too True, przezroczysta maskara, tu się już po prostu trochę zabrudziła, do brwi, bo to jest tylko to, co ja używam do brwi właśnie. Tu powinno być więcej tego. Dobra, znalazłam dwa, reszta widzę gdzieś na dnie. Opakowanie po próbkach Ziaja, ulga dla skóry wrażliwej, krem łagodzący na dzień, redukujący podrażnienia, SPF 20, ochrona średnia. Fajnie, bo faktycznie łagodzi. Używałam tych próbeczek nie na całą twarz, tylko w okolice nosa. Jak byłam chora, przeziębiona, czy po prostu jak miałam katar, bo mi bardzo często tutaj schodzi skóra. I z tym radził sobie świetnie. Leczyły mi zaczerwienienie właśnie wokół nosa. W trakcie nocy tak naprawdę, bo używałam tylko na noc tych kremów. Bardzo fajne i myślę, że muszę się przyjrzeć tej serii, jak będę w Polsce. I zobaczyć, czy mają też coś innego właśnie z tej serii Ulga i się z tym zapoznać, bo bardzo naprawdę jest warto. Jeśli macie skórę wrażliwą, to polecam Wam ten krem w pełnowymiarowej wersji, bo no to, co mi się robi wokół nosa, to jest przykład skóry bardzo, bardzo, bardzo wrażliwej. Więc ten krem sobie z tym radzi, więc myślę, że poradzi sobie ze wszystkim. Ziaja, maska oczyszczająca z glinką szarą, skóra mieszana, tłusta, trądzikowa. No ja mam właśnie skórę mieszaną. Super, 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 mega fantastyczna maseczka. Daje fajne oczyszczenie i też mi pomogła w walce z po katastrofie z La Roche-Posay. No jeszcze jeden wosk. Bibułki z Superdraga, bibułki matujące, też już chyba Wam o nich mówiłam, kosztują 2 funty, jest ich tutaj mnóstwo, chyba 60 tutaj, czy jakoś tak. Podręczne, fajne i przyjemny ratunek. Jeszcze jeden lakier Tresem, to jest wersja 5, czyli Ultimate Hold, najsilniejszy jaki tylko jest, też i to jest seria Touchable Finish.
Super, mega, świetny lakier i myślę, że on będzie następny, który kupię sobie właśnie w pełnej wersji. Dalej, kuracja drenująca, ziaja, żel pod oczy przeciw obrzękom, coś co uratowało moje życie i zrobię Wam o tym oddzielny film, bo obiecałam, a jeszcze nie było. Znowu męski, L'Oreal Men Expert, no się wkrada tutaj do mnie, no. Hydra Energetic, krem z 24-godzinnym nawilżeniem, witaminą C+, i magnezem. Bardzo fajny krem, to są słowa nie moje, tylko mężczyzny, który ich używa. Tego kremu. Świetnie działa, nawilża i chroni skórę i jest ona dużo, dużo mniej podrażniona niż bez tego kremu. I co tu jeszcze mam? Miniaturka Sejvit, która już widzę kompletnie, ta resztka zaschła. Ulubiony top coat, na razie nie planuję zmieniać go na nic innego, kupiłam kolejną dużą butelkę tym razem. Najwspanialsze co może być, z czym miałam styczność jeśli chodzi o top coaty, przedłuża trwałość lakierów, nadaje świetnego połysku, przejęzyczam się dzisiaj często, nadaje połysku i myślę, że warto go wypróbować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłyście. I ostatnia rzecz. Wow! Chodź tutaj. Ostatnią rzeczą będzie nożyk od maszynki Gillette Venus. Ja używam właśnie tych Gillette Venus od bardzo, bardzo, bardzo dawna. No tak, 3 lata na pewno. Więcej, no już 4 lata mogą być. I zawsze używałam wersji zielonej, jest chyba Embrance, czy jakoś tak. No ale jak w polskim Glossyboxie dziewczyny dostały tą wersję Pro Skin, no to i się tak bardzo tym zachwycałam, to stwierdziłam, dobra, wypróbuję. Ja kupuję tylko nożyki, po prostu opakowania po 3 nożyki, bo, że tak powiem, rączkę od maszynki mam cały czas jedną i tą samą i nic się z nią nie dzieje. Więc kupuję sobie tylko nożyki. I ta Pro Skin jest średnia, jest gorsza niż Embrance, nie radzi sobie tak fajnie, trochę podrażnia skórę i szybciej się zużywa, o wiele, wiele szybciej się zużywa, także nie polecam, wykorzystam jeszcze te, które mi zostały i to tyle, więcej ich nie będę kupować. Pika mi bateria, mam nadzieję, że zdążę. Oczywiście powiedziałam, że mi padnie bateria, no i padła, no bo to jest moje szczęście. 3 produkty, nie do końca denka. Matujący krem z The Body Shopu, na opakowanie nie patrzcie, bo to jest próbnikowe, zanim w ogóle jeszcze ten krem wszedł do sklepów. Bardzo fajny, dobrze matował skórę, natomiast z czasem przestała moja skóra na niego reagować i nie dawał kompletnie nic. Dużo moich koleżanek jest z niego zadowolonych i zużyły całe opakowania, większe niż to i nie zauważyły żadnej różnicy, po prostu moja skóra miała jakiś chyba jakiegoś focha. Dlaczego nie do końca denko? Bo stał chyba trochę za blisko słońca i coś się z nim stało. Został bardzo dziwnej konsystencji, więc stwierdziłam, że bezpieczniej będzie, jak się go pozbędę. I 2 produkty z Nivea, Daily Essentials Express Hydration Primer i Regenerating Night Cream, czyli nawilżający primer, baza pod makijaż i regenerujący krem na noc. Dlaczego niekompletna denka? Tu jest, tylko troszeczkę zostało. Natomiast kremu zostało dużo więcej. Prawie całe opakowanie. No nie całe, no 3/4. Dlaczego wyrzucam? Dlatego, że jeśli chodzi o buzię, przestrzegam zasady, jeśli przestrzegam dat ważności. Ja je kupowałam właśnie w lutym zeszłego roku. Dlaczego ich nie zużyłam? Bo pewnie się zdziwicie. Nie są aż tak wydajne. Natomiast myślę, że ten primer jest się w stanie zużyć w 1,5 miesiąca, w góra 2 miesiące. Ja nie używałam dlatego, że moja skóra no, miała różne dziwne nastroje. To raz, a dwa, jeśli oglądacie mnie od początku i pamiętacie, to ja połowę zeszłego roku miałam fatalną i no, nie chciało mi się używać kompletnie wszystkiego. Zredukowałam wszystko do minimum z lenistwa, z braku czasu, z różnych przyczyn. Więc bardzo długo go odstawiłam, potem w wakacjach przeprowadzka, potem wyjechaliśmy na wakacje do Chorwacji, więc się w ogóle nie malowałam.
Przyjechaliśmy, byłam fajnie opalona, więc poza maskarą nie używałam nic, więc ponownie go nie potrzebowałam. Jak go zaczęłam z powrotem używać, to używałam go 2 razy w tygodniu, może 3. No i się zrobił luty. Aczkolwiek przyznam się bez bicia, że od nowego roku przez cały styczeń używałam go prawie codziennie, więc nadrobiłam zużycie. Bardzo fajny i gdyby nie to, że po prostu już ten zapach mi się znudził, to kupiłabym kolejny, ale po prostu za długo go miałam. Ale myślę, że po prostu jak zużyję tą bazę, którą mam w tej chwili, to powrócę do tego, bo jest bardzo przyjemna i bardzo fajnie działa. Regenerujący krem na noc odstawiłam też ponownie z przyczyn różnych, a później nie działał na moją skórę, działał dziwnie. Budziłam się z bardzo tłustą skórą i była ona w ciągu dnia dużo, dużo bardziej przetłuszczona niż być powinna i wtedy ta baza, ten primer sobie z tym nie radził. Bo to jest też krem na noc właśnie dla skóry normalnej i mieszanej, więc nie lubię go za to właśnie, że przetłuszcza moją buzię i sprawia, że jest ona taka lepka bardzo w dotyku. Jak się budziłam w nocy na przykład i gdzieś, nie wiem, przetarłam ręką, mówię, o Boże, najchętniej to bym po prostu wstała, umyć twarz, bo straszne, straszne uczucie. Także nawet się cieszę, że go nie wykorzystałam do końca, bo w sumie oprócz zapachu to przestał na mnie działać. Tyle. Bardzo długie denko, bardzo Was przepraszam. Chyba po prostu położę mniejszą reklamówkę w łazience i będę robić mniejsze denka, a częściej, żeby Was nie zanudzać, bo no jestem ciekawa, czy dobrniecie do końca, także jak dobrnęliście do końca, to kciuki w górę, ja Wam dziękuję, nie będę już bardziej przedłużać. Do zobaczenia, pa!